Dobiegł końca proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman, do jakiego doszło w listopadzie 2015 roku. Prokuratura od początku założyła, że winnym jest Adam Z., ponieważ to on widnieje na nagraniach z monitoringu, gdy towarzyszył Koniniance w jej ostatnich chwilach życia. On sam nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, twierdząc, że Ewa się przewróciła i sama wpadła do warty. W pierwszym procesie sąd uniewinnił Adama Z. od zarzutu zabójstwa, ale w wyniku apelacji sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania. Ten proces był prowadzony od marca 2021 roku. W miniony czwartek, 5 maja, sąd wysłuchał mu w końcowych stron postępowania. Prokurator zażądał 15 lat więzienia dla Adama Z. plus nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej. Natomiast jego obrońca, co nie jest niespodzianką, wnosił o uniewinnienie zarówno od zarzutu zabójstwa, jak i nieudzielenia pomocy Ewie. Wyrok w tej sprawie poznamy w poniedziałek, 9 maja.